Dobry, kto tak pięknie śpi w budziku, który dostaliśmy. Tak, znowu taki budzik dostaliśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Ciotka w szlafroku, czyli w stroju roboczym. Co oni tam robią na tej budowie? Makabra. Już słoneczka, popatrzcie, mleczko gotowe. Tak, który kotek pierwszy? Który? Który koteczek? Już, już, już. I karmienie. Nie wiem, czy lubicie oglądać to karmienie. Tym razem trafiło na chłopaczka jako pierwszego. Niech sobie wypije, tak. Piękność, jakie on ma piękne oczy niebieskie jeszcze wciąż. Może to są koteczki w tym samym wieku, tylko po prostu szybciej rosną, bo tamte. Ojejku, piękność. One mają takie niebieskie oczy. To jest niesłychane. Czekaj, już wypiłeś, tak? Dobrze, to ty jesteś załatwiony. Już wszyscy dostają, ja wiem, ale wy powinniście, szczerze mówiąc, pić już ze spodeczka i ja wam następnym razem to zorganizuję, wiecie? Bo naprawdę. Ty, tak? Proszę, kochanie. Tak, ty. Proszę, maś. Oj, tak. O, tak, śliczności, pięknie. Pięknie kotek pije. Czekaj, żabko, ja wiem, tym razem ostatnia. Tym razem jesteś ostatnia, tak. No już zaraz dostaniesz, zaraz. Musisz poczekać, musisz, laleczko. Brudny nosek. Nie ma ci kto umyć noska. A wszystko zjedzone. Widzę, cała karma mokra. Super. Dobrze, laleńku, już pięknie wypiłaś. Szybciutko się śpieszymy teraz, bo... A, popatrz. Już, kochanie, już. Tak, chodź. Puść. Teraz ty. Moje piękność, jakie one mają piękne oczy, nawet nie macie pojęcia. Co za szafirowy, cudny kolor. Co to za kolor, co? Niesłychany po prostu. Kochane bączuszki. Zaraz dam im jeszcze jedzonka. Boże, już nie wiem, który rok żyjemy na budowie. Na pewno drugi strasznie intensywnie. Zeszły rok był koszmarem, nie wiem, jak, czy pamiętacie. Popatrzcie, jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne. A pokaż, może twoje oczka będzie widać. Pokaż tu, może będzie widać twoje oczątka. No pokaż oczka do kamery. Pokaż. Nie da rady, nie da. A te oczka przepiękne. Te oczątka, patrzcie, niebieskie, szafirowe. Cudne. Dobrze. No to jeszcze taka mała dokładka może być dla kogoś, bo zostało po prostu dosłownie łyczek. Zaraz damy wam jeszcze mokre. Ty chcesz łyczek dzisiaj, tak? Ty jesteś taka dzisiaj najbardziej, to ja się cieszę, bo ty zawsze tak najmniej zjadałaś. No. No, błyskawicznie zjedzone. Pięknie. Zaraz dostaniecie jeszcze mokre. Ja się boję za wszelką cenę was nie chcę przekarmić, bo wtedy brzuszki będą chore. No, czekaj, kochanie. Do widzenia. Pa. No, robimy troszeczkę inną próbę. Znaczy ja robię. Mianowicie mamusię na razie zamknęłam w łazience z jedzonkiem. A tutaj przyniosłam owocki. I mam nadzieję, że tutaj się troszkę pochodzą. 15 minut. Pochodzą sobie troszeczkę. Czekaj, przepraszam. Ojejku, tu jest chyba jeden owocek. Tu są nasze maliniaczki, trzy widzę. Tam są dwa owocki za kamerą.
Tu jest jeszcze jeden jakiś kotek. A, to już poziomeczka. Czyli tak, dzieci jak to dzieci w ogóle nie zauważyły, że jakieś nowe kotki przyszły. Co ty robisz, pozioma? Co ty robisz, poziomeczko? No a tamte chłopaki i dziewczyny, czyli chłopak i dziewczyny zwiedzają. Jest ich tu trochę. Zaraz dam im trochę jedzonka. Czekajcie, zobaczymy, co będzie. Jonka się tak fajnie tu bawi, że może się coś nagra, bo robi takie... O! Już to zabawy zaprasza. Kogo? Kto to jest? Nie widzę Pysia. Nie wiem, czy ma plamkę, czy nie ma. Dobra, ale ja bym chciała teraz tak, dać im jedzonko. O, jak one się pięknie załatwiają do kuwetki, te nasze maliniaczki. Dam im jedzonko, natomiast pójdę mamę, wpuszczę do tamtego pokoju z tej łazienki. Proszę, kochany. Proszę. Coś tam zrobiłaś? Coś? Pozioma. Proszę, zapraszam. Czy jest jedzonko dla kotka? Widzisz? Pięknie. Tu kto jest? A, tu jest kokosek, tak? Kokosku, może masz ochotę? Kto jeszcze? Aronia, ty pięknie jadłaś już. Proszę, masz tu jedzonko. No, może masz ochotę? Figunia. Kto tu jest? O, nie tu. Okay. Teraz mi się wszyscy mylicie. Jerzynka. Jerzynko, wcinaj. Chodź, moja maleńka, chodź, kochana. Chodź, limonko, ty też wcinaj. Zobacz, widzicie, że tu macie jedzonko. Aha, tu się nagrywa, nie wiadomo co. No i łażą łazienki, a ja idę mamy, spróbuję tam dać. Jeszcze ten talerz. Zobacz, jak ona się będzie tam zachowywać. No i cóż, zagęszczenie na metr kwadratowy kota się zrobiło spore. Ale to tylko tak przez chwilkę, bo malinka jest niestety wściekła. Ale naprawdę... Jeszcze ja to napiszę, bo nie każdy ogląda, nie każdy słucha. Mówienie o tym, że ona jest złą matką, czy że Nela była lepszą, czy coś takiego, no to jest nieporozumienie totalne. Bo może właśnie ona jest lepszą matką, skoro broni swoich dzieci. Dla kotki pojawienie się kociąt oznacza, że gdzieś w pobliżu jest ich matka, czyli będzie zagrażać jej terytorium. Dopóki te kocięta mają obcy zapach, a mają. Tu, siuśku, tak? Dobrze. No to po prostu jest to naturalne zachowanie. No widzę, że owocki są zachwycone. Zachwycone są przedszkolem. No i trzeba nad tym usilnie pracować, żeby w końcu były razem, bo są już po kwarantannie. Są po odrobaczeniu wszystkie kotki, więc... No ale widać na przykład po czystości, jak czyściutkie są te nasze maliniaczki. A owocki mają brudne pysie, brudne dupki. Ja je muszę myć. No, chciałabym, żebyście tu już były. Bardzo bym chciała. To bym miała Saigon taki. A teraz mam w dwóch pokojach Saigon, także.
Właśnie skończyłam tam sprzątać, myć podłogę. Także w tej chwili jest czysto w obu, ale to jest wszystko chwilowe. Tak, kochanie, przyszłaś do mnie, tak malutka? Tu chciałaś troszeczkę, tak? Ty jesteś taka pieszczoszka, figuniu, tak? Już was tak fajnie mruczysz, tak? Mruczysz. O, jak ślicznie kotek mruczy, moja mała żabka. Moja mała żabeczka, tak. Kochana żabeczka, kochana. Kochana, taka śliczna, tak. Kochana, taka spragniona, stęskniona, no. Tam jakieś kupsko też, przy robieniu kupy są odgłosy, ale to normalne. One się tak pięknie bawią tym drapaczkiem. Tutaj zdaje się siedzi kokos. Tam chodzi biało-czarna limonka. A tu kto był? Cio tam, cio. No cio, a ty siedzisz u mnie na kolankach, tak? I moje spodnie już mają nitki. Niech to licho porwie. Wiesz, to są takie dziadowskie spodnie z placyku. Ale ja je lubię po prostu. Jeszcze zobaczmy, jak to wygląda, jak jest tyle kotków. Ty wołasz, tak, Monika? Wołasz, kochana? Figuniu? No idź jeszcze sobie, kokosiku, do nich troszeczkę. Boże, kokosiku, dobrze, tak. Kokosiku, tak. Idź sobie jeszcze do nich. Popatrz, ilu ich tu jest wszystkich. Matka, jak gęsto. Ja naprawdę się boję, jak patrzę na was, wiecie? No ślicznie się bawię tam, ale raczej się, no na razie jeszcze rodzeństwo, wiadomo. No nic, będziemy tak robić, chyba że mama będzie jakaś strasznie potem wściekła, nie wiadomo jak ona się zachowa. Będziemy tak robić, trochę się tych zapachów poprzenosi. A teraz koniec wizyty. No, chyba się zaczynają bawić wszystkie kotki. O, poziomka obgryza kartony, już od początku to robi. O, kto ty jesteś? Agreścik. Wiecie co, że one są tak naprawdę nie do odróżnienia. Są ciut większe, ale mają dużo burego. I za wyjątkiem limonki i aroni to ciężko będzie odróżnić. Kto na przykład ty jesteś? Pokaż się. Ty jesteś właśnie chyba kokos. Pokaż Puśkę. Tak, ty jesteś kokos. Pokaż, umyjemy najpierw Buźkę. Tu ładny koteczek, ale Buźka od tego pasztecika taka brudna, wiesz? Śliczna, tak. O, jaki już piękny. Dobra, teraz umyjemy dupkę. Się tak samemu wyczyścić, prawda? No tak, ślicznie. No pięknie. Czekaj, jeszcze tu w jednym miejscu na tym ogonku coś czuję. O, popatrz. Super. Pójdziemy, tak? Nie chcesz jeść? Nie chcesz? Pojedźcie troszkę. Co wy takie jesteście? Antyjedniki. Pojedźcie wszyscy. Jerzynka. Czy tam się już bawią, słuchajcie, wszyscy razem? Nie widzę. Nie widzę limonki. Czy ktoś widział limonkę?
widział limonkę. Czekaj, nie wchodź tutaj, żabko. Zginęła nam limonka. No tutaj jest, słuchajcie, no kto to jest? Czyżby to była figa? W tym drapaku? Chyba tak. Muszę szukać limonki. Figunia, co ty, zasnęłaś? Zasnęła, słuchajcie. Zasnęła. Niesamowite. Ona po prostu, chyba jest ich pora spania. Muszę zabierać. Najpierw kokos zasnął, teraz figunia. A tu kto jest taki fajny? Jaki diabełek z ociami, tak? No. No dobra, Malinka już jest w swoim pokoju. Zachowała się całkiem spoko, weszła jak gdyby nigdy nic. Więc może z czasem ją przechytrzymy. Wieczorem powtórka. Trwają zajęcia w podgrupach. Widzę, że maluchy to by się dogadały po prostu w sekundę. I by się pięknie razem bawiły. Doczekamy jeszcze tego. A ty gdzie chodzisz? Tu chodź, koleżanko. Ja bym nie chciała, żeby kocinka malutka się zapuszczała w tamte rejony. Proszę. Ta kocinka tak samo. Proszę bardzo mi stąd. Opla. Tu. Losie. Tu na słupek. Trzymaj słup. No, łup, słup. Bliźniaczki się bardzo lubią, Jarzynka i Agres, to widać. Zresztą z poziomeczką również. Ja teraz ich wszystkich nie odróżniam już, no się zaczynam pomału się uczyć. Ale ciężka sprawa. Fajnie widzieć, że Aronia się bawi. Tutaj jest poziomeczka. Tutaj skacze limoneczka. Tamte walczą, walczą. Tam jest najlepsze miejsce przy kuwecie, także przykro, nie będziecie tego widzieć. Przykro mi bardzo. Tutaj jakaś rozruba. A, zabawa po prostu zabaweczką. Piękna. Bawi się figa. Tak? Tutaj jest ananasek, przepraszam, kokosek. Tutaj szaleje dzieciarnia. O, ładnie się tam bawią. I ktoś tam się zainteresował. Z maliniaczków, z potyłku nie poznaje. Kto to? A, to jest Agrest. No proszę, pierwsza taka zabawa, Agrest i figa. Tak? Kochanie, co tam? No. Niuneczka, a czy ty umiesz tam zejść? Powiedz. I to w jakim tempie? W wielkim tempie. No i cóż, dzieciarnia to cudownie. O, kto to tam zagląda? Co to za panieneczka z okieneczka? Dzieciarnia cudownie. Tylko mamusia weszła do tamtego pokoju i od razu syknęła. Proszę, jakie, słuchajcie, już zdobycze. Zdobycze sprawności. No zobaczcie, fajnie byście tu miały. Jeszcze ta mama by do was czasami coś mogłaby was umyć albo nawet nakarmić trochę. Bym się bardzo ucieszyła. No, proszę, jak się ładnie bawią.
Ślicznie. Ślicznie się wszyscy bawią. Pięknie. Tak, kto to taki jest rozrabiaka? Kto jest takim rozrabiaką? Takim ślicznym. Piękny. Idź tu do siostry. Idź. Idź do siostrzyczki. I co zejdziesz stamtąd, Jerzynka? Zejdziesz czy pomóc? Chodź, kochanie. No zejdziesz przecież. Nie bój, nie bój. Ops! Już. Śmieszne, nie? Za tydzień będziecie tak śmigać, że to będzie bardzo śmieszne. Ładnie się bawicie, ładnie, ładnie, ślicznie. Koteczki najedzone, mamusia ma dużo mleczka, tak? Cudowne jesteście, cudowne, takie kochane, że uch. Ale bziuszki nie takie duże wcale. Takie jesteście drobniutkie, jak na miesiąc, to jest niesłychane. Straszne drobizny. A tu kto? No, kto tu jest, niuneczka nasza śliczna? Tak?